Teraz przechodzimy do dzisiejszego naszego kazania. Obiecałem kiedyś, rok temu, jak już przestałem jeździć i mam czas, że jak będę mówił do zboru, to będą to kazania praktyczne. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę to zobowiązanie mnie wiele kosztuje, ponieważ jak mówię kazanie dla zboru, to najwięcej mi to kosztuje wysiłku, przygotowanie, rozeznanie. No tak czasami podpytuję, podsłuchuję też, uważajcie, jakiego typu problemy gdzieś tam się kołaczą. No i modlę się też o to i jakoś tam Bóg, mam nadzieję, że pozwala mi strawne kazania do zboru głosić. Bardzo łatwo jest, w cudzysłowie bardzo łatwo jest pojechać do obcego zboru, powiedzieć kazanie. Naprawdę. To mogę jeździć codziennie. Ale do swojego ciężka sprawa. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o czym się niewiele mówi generalnie. Nie wiem, czy w ogóle w naszym zborze kiedyś o tym mówiliśmy. A mamy tyle rodzin, tyle małżeństw, więc wypada coś powiedzieć w tej sprawie. Wierność małżeńska. Jeśli jesteś żoną, czy jesteś wierną żoną? Jeśli jesteś mężem, czy jesteś wiernym mężem? Jestem pewien, że wszyscy powiedzą tak. A ciekaw jestem, co powiecie po kazaniu. Czy też powiecie tak? Posłużymy się dwoma fragmentami Bożego Słowa. No jestem taki sprytny, że sobie już tutaj wydrukowałem. Ale jeżeli ktoś ma Biblię do dyspozycji, no tylko Biblię, bo nie wydrukował, bo nie wiedział co, no to musi korzystać z Bożego Słowa. Mateusz 19, rozdział, wersety 4-6. To jest pierwszy z fragmentów, które czytamy. A on odpowiadając rzekł: czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Drugi fragment pochodzi z listu do Hebrajczyków, z rozdziału 13 i werset 4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Te dwa fragmenty Bożego Słowa mówią o dwóch rzeczach ważnych. Po pierwsze mówią o tym, czym jest małżeństwo w Bożych oczach. I o tym mówił ten pierwszy fragment z Ewangelii Mateusza. Jak Bóg widzi małżeństwo. A drugi fragment mówi, i być może w takim tłumaczeniu, jakie mamy przed oczyma, nie jesteśmy w stanie tego do końca wyciągnąć z tekstu, ale przekonamy się, że tak jest. Że jest w tekście greckim o wiele ciekawiej to zapisane. Mówi o tym, że to małżeństwo musi być święte. Święte w taki praktyczny sposób. Nie chodzi o to, że żona i mąż chodzą z aureolkami nad głową. Jak się budzą rano, masz aureolkę? No to gdzie masz, jak nie masz? Nie o to chodzi. My, kiedy żyjemy w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, to każdego dnia wykonujemy mnóstwo prac. Mamy mnóstwo zajęć. Czy wiecie, że każdy z tych zajęć może być przyczyną konfliktu? Nie musi być, ale może być. I często te zajęcia różne są przyczyną konfliktu. No nie kryjmy tego. Czasami są powodem nieporozumień. Ot, prosty przykład. Kochanie, weź to i połóż tam. Co i gdzie? To i tam. I dopóki żyjemy świętym życiem, to możemy się z tego pośmiać. Ale jeżeli nie żyjemy świętym życiem, to mamy problem. No bo jakiś gburowaty mąż powie, no co, gdzie, to, tam, jakie co, jakie tam. Żona jak zobaczy jego postawę, powie, co, nie rozumiesz prostych rzeczy, chłopie? No i się zaczyna. U mnie w domu tak nie jest, żeby było jasne.
Moja żona często używa określenia weź to i połóż tam, ale jestem taki sprytny, że wiem, o jakie to chodzi i o jakie tam chodzi. Nauczyłem się przez 37 lat. W tym tygodniu żeśmy zaliczyli 37 czy 6? 6, no, przepraszam. Jestem o rok do przodu, 36 lat. Już w takim wieku to się naczuja pewne rzeczy robi, wiecie. Najpierw parę słów na temat tego, jak Bóg widzi małżeństwo. Nie będę się nad tym rozwodził, ponieważ to na ten temat można mnie wysłuchać już. I nie jest to temat naszych dzisiejszych rozważań, ale ten wstęp jest nam potrzebny. A później powiem do czego. Pan Jezus mówił, kiedy przypomnimy sobie te słowa Pana Jezusa, mówił o wyjątkowości małżeństwa. Dzisiaj trzeba to powiedzieć, bo to po prostu śmieszne, ale prawdziwe. O związku mężczyzny i kobiety. Nie dwie baby, nie dwa chłopy. To nie jest żadne małżeństwo. To jest zboczenie. Związek mężczyzny i kobiety. To jest małżeństwo. I o takim małżeństwie Pan Jezus mówił, że jest święte. Święte. Mówił, że to małżeństwo jest nierozerwalne aż do śmierci któregoś z małżonków. Wtedy w naturalny sposób ulega zerwaniu. Żebyśmy się dobrze rozumieli, przykazanie jest dla ludu Bożego, dla Izraela. To był lud wybrany. A ponieważ był wybrany, to miał niższe wymagania, tak? No właśnie nie, miał wyższe wymagania. Bardzo wielu ludzi mówi tak, dopóki się nie nawróciłem, nie miałem problemów. Jak się nawróciłem, to mam problemy. No, gdybyś nie miał problemów jako nawrócony człowiek, to byłoby dziwne. Ponieważ póki żyłeś w świecie, w normach tego świata, to wszystko było w normach tego świata. Teraz nie pasujesz do tego świata i dlatego masz problemy. Powinien się cieszyć, bo to jest dowód twojego nawrócenia. Dlatego, kiedy mówimy o małżeństwie i jego wymaganiach, ale ja wiem, że pytania się pojawią, być może u tych, którzy mają takie pytania, ale nie chcę tego tematu ciągnąć. Małżeństwo, o którym mówimy, dotyczy ludzi wierzących. Żebyśmy mieli tego świadomość. Ludzi wierzących. Małżeństwo ludzi wierzących jest nierozerwalne. Jedną tylko rzecz powiem, bo zaraz mi tam zaczną krzyczeć na internecie. Małżeństwo ludzi niewierzących jest też nierozerwalne. Ale ludzie wierzący nie powinni kłamać, kraść, nie powinni zabijać, nie powinni cudzołożyć, a robią to. No i także się rozwodzą. W związku z czym, kiedy mówimy o nawróceniu, o zbawieniu, o przebaczeniu grzechów, to dotyczy to całej palety przestępstw, które ludzie niewierzący, które ludzie niewierzący mieli, że tak powiem, w swoim repertuarze tego nieświętego życia. Ale nas interesuje, co lud Boży zrobił. Pan Jezus powiedział o tym, jak widzi małżeństwo. Natomiast Żydzi, jeśli sięgniemy do tego samego tekstu z Mateusza, 19 rozdział, 7 werset z kolei, to Żydzi podnieśli argument hola hola, ale przecież Mojżesz dał nam list rozwodowy. To jak ty to teraz takie rzeczy tu opowiadasz? 8 werset z kolei mówi o tym, Pan Jezus mówi, od początku było zupełnie inaczej. A to, że dostaliście list rozwodowy, to był dowód na to, jak twarde i nieugięte były wasze serca. Ale Bóg w zamiarze miał małżeństwo jako coś nierozerwalnego. Coś nierozerwalnego. Musimy pamiętać, że kiedy Pan Jezus mówi te słowa do Izraela, to jest mniej więcej 15 wieków od momentu, możemy dyskutować, czy 13, 14, czy 15, ja podaję maksymalną możliwą datę, jest 15 wieków od obowiązywania tego listu rozwodowego. Wyobraźcie sobie przez 1500 lat, jaka narosła legislatura, jakie prawa wokół tego narosły. To po prostu była tradycja tego narodu. Jak dzisiaj się mówi na przykład, że ktoś podniesie głośno, że pewne rzeczy, które Polacy uważają za święte, są nieświęte, to się podnosi krzyk. I tu się też podniósł krzyk. No jak to? Mamy 1500 lat za sobą
listu rozwodowego, a ty mówisz, że nie. A jak zareagowali uczniowie? Możemy to tam dalej sobie przeczytać? A mianowicie uczniowie powiedzieli, to nie warto się żenić. Nie warto się żenić. Oni w ogóle nie rozumieli tego, o czym mówi do nich Pan Jezus. Ale nie dziwmy się, bo jeśli sięgniemy do Ewangelii Mateusza, do 4 rozdziału, do 16 wersetu, tam jest powiedziane, że wtedy, kiedy Pan Jezus przyszedł do Żydów, to oni siedzieli w cieniu śmierci i byli pogrążeni w mroku. Czy uczniowie też? No oczywiście, że też. Przecież nie byli nowonarodzonymi ludźmi. Oni nawet nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Oni z nim wiele miesięcy chodzili, a kiedy zapytał, za kogo wy mnie uważacie, to nie umieli dać odpowiedzi. Więc musimy zrozumieć, że ta cała sytuacja z wyniesieniem na powrót małżeństwa do właściwego miejsca spotkała ogromne opory w narodzie żydowskim. I jeżeli my zaczniemy małżeństwo jako instytucję też podnosić do odpowiedniego poziomu, to też spotka się to z różnego rodzaju sprzeciwami, szczególnie ze strony świata, ponieważ wielu ludzi w świecie powie, no ale to po co się żenić, to na kocią łapę będziemy żyli. Przysłowie mam kocią łapę, nic nie mam do kotów, wręcz przeciwnie. Ale czy to znaczy, że ludzie, którzy tak żyją, nie są małżeństwem? No Biblia mówi, że są. Dlatego, że jeśli ktoś się łączy cieleśnie z kobietą, mężczyzna z kobietą, podkreślam znowu, łączą się cieleśnie, to są jak mąż i żona. Więc nie chodzi o to, czy mamy na to papier, tylko chodzi o to, czy jesteśmy jedno, czy stanowimy jedno. I jeszcze jedna rzecz dotycząca instytucji małżeństwa, to jest ważne. Ja to może przeczytam, ten fragment pochodzi z listu do Efezjan, z rozdziału 5. Niektórzy się pewnie domyślają, co przeczytam, bo to na temat małżeństwa jest mój ulubiony fragment. 5 rozdział. 22-32, ale ja przeczytam dwa ostatnie wersety. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Jeśli mówimy o małżeństwie, pamiętajcie, Chrystus przywraca wartość małżeństwa, wartość tej instytucji. Nie robi z tego takiego, tak jak to Żydzi zrobili niestety, dworca kolejowego, gdzie każdy jedzie w którą stronę chce, jak mu pasuje, tylko mówi, to jest nierozerwalne, to jest raz na zawsze. Aż do śmierci męża lub żony. Ale apostoł Paweł objawia jeszcze coś. Coś, czego Żydzi nie mogli zrozumieć, dlatego jest to objawione ludziom wierzącym, Kościołowi. I apostoł Paweł mówi tak, że cała historia związana z małżeństwem, i to są wersety 22-31, jest tak naprawdę obrazem tego, co łączy Chrystusa i Kościół. Czyli uświadommy sobie, że miłość, która jest między małżonkami, jest tą samą miłością, którą Chrystus kocha Kościół. To jest ta sama miłość. Zobaczcie, jak wysoko zostało wyniesione małżeństwo. Związek mężczyzny, wierzącego mężczyzny, wierzącej kobiety został przyrównany do związku między Chrystusem a Kościołem. Nieprawdopodobne. Pomiędzy Chrystusem a Kościołem istnieje miłość agapi. Tak Chrystus kocha Kościół. Wiemy, czym jest miłość agapi, więc nie będę tego powtarzał. Ale to Chrystus tak kocha Kościół. My często próbujemy kochać miłością agapi, ale przychodzi nam to z ogromną trudnością, bo natrafiamy na opory swojej starej natury. Natomiast jeżeli mówimy o małżeństwie, to apostoł Paweł mówi, to co łączy męża i żonę, to może być tylko agapi. Dlatego jeśli między mężem a żoną jest agapi, to nikt nie rozmawia o rozwodzie, bo to jest jak jakiś żart puszczony, przepraszam, taki bąk puszczony przy stole małżonków.
No bo o czym tu rozmawiać? Jaki żart? Te dzieciaki w roki rozwód. Oczywiście zawsze będą problemy między ludźmi wierzącymi. Pytanie tylko, jaki poziom jest tych problemów. Ponieważ jeżeli ludzie w tej drodze za Chrystusem przemieniają swoje życie dzięki obecności i mocy Ducha Świętego, to o wiele łatwiej im się porozumieć. Czasami już nie potrzeba słów, czasami po prostu wystarczy spojrzenie, a czasami nawet nie trzeba spojrzenia, bo mąż wie, jak postąpi żona i żona wie, jak postąpi mąż. To jest pewien proces, zgoda. Ale mówię o tym dlatego, że to apostoł Paweł zapisał, mówiąc, jaka miłość jest pomiędzy mężem a żoną. I mówiąc Kościołowi, że to jest ta sama miłość, ten sam rodzaj miłości, który jest między Chrystusem a Kościołem. Czytaliśmy 31 werset. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Relacja między mężem a żoną jest tak bliska, tak czuła i tak intymna, że oni żyją niemal jak jeden organizm. Po prostu stają się jednym ciałem. I to jest, że tak powiem, ta baza, na której będziemy rozmawiali teraz o czymś, co chcę powiedzieć, a właściwie co mówi Biblia na temat relacji między mężem a żoną. Cokolwiek usłyszymy teraz, jeżeli nie odniesiemy tego do miłości agapi, nic tego nie zrozumiemy, tylko się w nas podniesie fala egoizmu. Podniesie się w nas rodzaj buntu. No tak to trzeba nazwać, bo to trzeba nazwać po imieniu. Bo rzeczy, o których będziemy mówili, a które Biblia nazywa po imieniu, nie są rzeczami wcale prostymi w przyjmowaniu. Miłość agapi oznacza, że człowiek wyrzeka się siebie. Czyli mąż wyrzeka się siebie na rzecz żony, a żona wyrzeka się siebie na rzecz koleżanek. Swojego męża, tak? No, do tego też dojdziemy. Bo i koleżanki tutaj się znajdą. No i teraz ten list do Hebrajczyków. To, co nas bardzo interesuje. Jest tam napisane, ja sobie to otworzę, żeby tu mieć przed nosem. Duży mam, ale nie przesłonię. 13:4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. W zasadzie można by powiedzieć, że osoby niezainteresowane mogą mnie słuchać. Ale warto posłuchać po to, żeby innym pomóc. Żeby wskazać na odpowiednie wersety i powiedzieć, no ale Biblia mówi inaczej. A jeżeli ktoś ma zamiar wyjść za mąż albo się ożenić, a wiem, że są tutaj tacy, no to niech słucha z podwójnym zainteresowaniem. Ponieważ to jest sprawa życia lub śmierci. Zacznijmy od tego, że autor listu do Hebrajczyków, którego z imienia nie znamy. Niektórzy mówią, że to apostoł Paweł, ale to na pewno nie był apostoł Paweł, bo charakter tego listu wskazuje na to, że to musiał być ktoś inny. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że to małżeństwo ma być nieskalane. Nieskalane. To jest pierwsza rzecz, o której mówi. Druga rzecz, o której mówi, ma być we czci u wszystkich, którzy na nie patrzą. Ma być nieskalane, czyli odnosimy to do czegoś wewnątrz małżeństwa, to, co dzieje się między mężem a żoną, ale to z kolei, co dzieje się między mężem a żoną, implikuje opinię o nich na zewnątrz. I dlatego Paweł mówi, że to małżeństwo winno być we czci u wszystkich. I teraz bardzo ważna rzecz. To dotyczy z kolei wszystkich.
żonatych, nieżonatych, zamężne, niezamężne, kawalerów, wdowców, wdowy. Biblia mówi, że u wszystkich małżeństwo ma być traktowane z czcią. Jako instytucja. Nie, że Wojtek z Kaśką się pożenili i co to teraz jest. Jak to, co to jest? Jest małżeństwo. I ono wymaga czci. Ono wymaga odpowiedniego szacunku jako instytucja, bo Bóg uczynił je świętym. Wszelkie rady typu, no to jak sobie nie dajecie rady, to się rozejdźcie, są tak prymitywne i tak głupie, że należy je natychmiast piętnować. Nie delikatnie zwracać uwagę, że są nieprawdziwe, tylko piętnować. Jak idziesz na egzamin z prawa jazdy, jedziesz pod prąd, to egzaminator nie mówi, no nie należy za bardzo tak się wychylać, tylko mówi, stań, wyjdź, do widzenia. Nie mam o czym rozmawiać. Łamiesz zasadę. Złe myślenie o małżeństwie, złe mówienie o małżeństwie łamie zasadę. A Kościół winien być zainteresowany, żeby o małżeństwie mówić dobrze. Jako instytucji dbać o małżeństwo, dbać o rodzinę. Dlatego, że jest zbudowany na rodzinach i na małżeństwach. I musimy o tym pamiętać. Jeżeli widzę małżeństwo ludzi wierzących, to już to wymaga czci. A nie, a to się dowiem, jak oni żyją. A co cię obchodzi, jak oni żyją? Niech żyją nawet jak pies z kotem. No, chyba, że dotyczyło to mojego psa i kota, to oni dobrze żyli. Ale to, jak żyją, to nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Oni są małżeństwem. I to wymaga czci, szacunku. Czci i szacunku. Bo są małżeństwem. Małżeństwo jako instytucja tego wymaga od ludzi wierzących. Nie odnoszę się do niewierzących, bo cóż. Kiedy biblijna Greka mówi o tym, jak winno być postrzegane małżeństwo, to używa takiego fajnego słówka, timios. Co ono oznacza? Oznacza, że kiedy patrzę na małżeństwo, czyli kiedy ja timios na małżeństwo, to co widzę? Widzę, że ono wymaga szacunku, jest drogie, jest szlachetne, jest cenne, jest szanowane, jest cenione, poważane i winno być otoczone czcią. To sprawia, że wszelka krytyka znika natychmiast. Nie mam prawa krytykować czegoś, co Bóg ustanowił. Bóg mówi, że to jest cenne, ja to traktuję jak cenne. I koniec. Nie ma o czym rozmawiać. Ale to też jest ważne dla ludzi, którzy chcą założyć związek małżeński. Oni muszą traktować to jako coś cennego. Nie, a dogadamy się po ślubie. A w jakiej sprawie? My się nawet nie dogadacie, jak do kina pójść razem, a co dopiero w takich ważnych sprawach, które będą decydowały o waszej codzienności. To jest zbyt cenne, żeby się dostało w ręce, przepraszam, byle kogo. To jest zbyt cenne. Jeśli chcemy żyć w małżeństwie, to musimy je traktować jako coś cennego. Nie ma, że tam żona na męża źle mówi, mąż o żonie źle mówi. No o kim mówicie źle? O sobie. Bo przecież wy jesteście częścią tego małżeństwa. To te koleżanki, tak a propos. Małżeństwo jest wartością samą w sobie. Nieważne, jaki jest mąż, jaka jest żona. Jeżeli jest niewłaściwy, niewłaściwa, to pracujmy nad tym, żeby był właściwy, żeby była właściwa. Żeby dorośli do tego, czym jest małżeństwo. Ale nigdy nie wolno uderzać w małżeństwo. Bo małżeństwo jest święte. Jest cenne, jest szlachetne. No, cała lista została tutaj przeczytana. Mało tego, i to jest dusz do małżonków, sposób, w jaki komunikujemy o naszym małżeństwie, będzie decydował o tym, jak to małżeństwo będzie postrzegane. Jeżeli źle mówię o moim małżeństwie, to chcąc, nie chcąc, będę sprawcą czy sprawczynią tego, że moje małżeństwo będzie źle postrzegane. Co to oznacza? To oznacza, że dopuszczam się przestępstwa nie wobec męża, bo on oczywiście istnieje, czy żony, ale wobec Boga. Bo Bóg dał mi do ręki coś bardzo cennego, coś szlachetnego.
coś, co ustanowione zostało tu na tym świecie, zaraz po stworzeniu człowieka. Zaraz po stworzeniu człowieka okazało się, że są małżeństwem. Nawet nie wiedzieli, że to się tak nazywa. Ale byli. Więc nie możemy w żaden sposób tego deprecjonować. Nie możemy o tym mówić źle. Nasza opinia przysparza małżeństwu albo chwały, albo niestety publicznie je poniża. I musimy być tego świadomi. Mam czasami, zdarza mi się mieć takie rozmowy z młodymi, szczególnie kobietami. Mężczyźni to tacy kostropaci, więc oni się nie przejmują aż tak bardzo. Kostropaty, co to jest? To taki, o którego się możesz ocierać, jak się tam krowa ociera o jakieś drzewo, i żeby sobie użyć. No mężczyźni tacy są, no, powiedzmy sobie. Ale kobiety nie, one się lękają, one się boją, bo mężczyźni często nie wiedzą, że kobieta ceni sobie poczucie bezpieczeństwa. Ona nie chce się przytulać jak krowa do drzewa, tylko chce się przytulić i czuć się bezpiecznie po prostu. I często mi mówią te młode kobiety, że jak one patrzą na małżeństwa, to one się boją małżeństwa. Że jak słyszą, co małżonkowie mówią o sobie nawzajem, to one nie chcą tego. No ale jak mają, nie, jak mają żyć w takim razie? No i trzeba długo rozmawiać z tymi młodymi kobietami, żeby im wyjaśnić, no, że no, nie wszyscy mężczyźni są jednak tacy kostropaci. No i nie wszystkie sytuacje są takie, jak one widzą, czy chcą widzieć, bo to też niestety czasami widząc jeden, drugi, trzeci przykład niewłaściwy, no ludzie sobie rysują pewien obraz, który jest niewłaściwy, bo nie dopuszczamy wtedy możliwości, że może być inaczej. Tak, jest inaczej. Zapytajcie mojej żony, jest inaczej. Możecie mnie zapytać, też powiem, że jest inaczej. I powiem tak, mam dowód w ręku. 36 lat. To jest dowód niepodważalny. Małżeństwo jest święte, gdyż Bóg je takim zaplanował i uczynił. Tu mała uwaga. Jest wielu ludzi, którzy jako niewierzący decydują się na małżeństwo. I generalnie jest mi tych ludzi żal. Nie mogę powiedzieć, że wszyscy żyją źle, bo to jest nieprawda. Ale mogę powiedzieć, że wszyscy nigdy nie odkryją pełni małżeństwa. Wszyscy niewierzący oczywiście. Nie odkryją pełni małżeństwa. A większość z tych ludzi niestety pogrzebie małżeństwo. I tutaj też jest prosty dowód. 50% wskaźnik rozwodów w katolickim kraju. Ludzie, to wszyscy ci komuniści na pewno, to oni się rozwodzą. Niestety, nieprzemieniona ludzka natura daje o sobie znać. Ale nie dzisiejszy temat. Fragment listu do Hebrajczyków mówi również o nieskalanym łożu. Nieskalane łoże. Czy nasze łoże małżeńskie jest nieskalane? Wszyscy powiedzą, że oczywiście nie jest skalane. No to posłuchajmy, czy rzeczywiście tak jest. Ponieważ to są... Greka odkrywa przed nami rzeczy, które no, język polski dopiero odkryje za parę tysięcy lat. Ale ponieważ świat nie będzie już istniał, słuchajcie, nie musimy się uczyć za bardzo tej polszczyzny, bo pewnie na nowej ziemi nie będzie języka polskiego. A jaki będzie, to nie wiem. Niektórzy mówią, że hebrajski, ale nie wiem, czy tak będzie. To nieskalane łoże, a właściwie to łoże bardziej nas interesuje w tym momencie, to słowo koiti. Takie słóweczko. Ono oznacza łóżko rzeczywiście, ale również oznacza stosunek seksualny. A w tym przypadku stosunek seksualny małżonków. Więc jak można byłoby przetłumaczyć ten tekst? Albo jako łoże nieskalane, albo jako nieskalany stosunek seksualny małżonków. No a to już się nam robi gorąco. Bo to
Różnie bywa. Nie rozumiemy pewnych rzeczy. Biblia mówi, że nasze małżeństwo ma być nieskalane. A skoro ma być nieskalane, to musi być nieskalane w całej rozciągłości. Nie w 90%, ani nie w 99%, być może 0,9. A co z tym 0,01? Przecież to może być to, o czym dzisiaj Rafał mówił. To może być ta bakteria, która wlezie tam, gdzie nie trzeba i zacznie niszczyć i psuć to, co zdrowe. Warto nakreślić pewien obraz, bo to jest ważne. W czasach, kiedy pisany jest list do Hebrajczyków, był pisany list do Hebrajczyków, mieliśmy do czynienia ze światem upadającej już greckiej kultury. Ta kultura niestety upadała przez rozpasanie, cudzołóstwo, przez różne zboczenia seksualne. To jest prawda. A dokładnie za tym szła kultura łacińska. I w tym świecie żyli chrześcijanie. Ale oni się nawrócili z tej kultury. Co jest naszą kulturą? Może się uśmiejecie, ale naszą kulturą jest między innymi to, że na stole wigilijnym pojawiają się karpie. Kompletnie bez sensu. No ale tak się utarło u nas. No bo w Stanach Zjednoczonych mają wtedy indyka na stole. No i katolik na przykład się zastanawia, no to kto grzeszy? Oni, bo jedzą mięso, czy ja, że nie jem mięsa? Takie dylematy mogą się wydawać śmieszne, ale my to mamy we krwi. Być może jak nasze wnuki już pozbawione tych wszystkich wpływów, w ogóle nie będą się na tym zastanawiały. Ale pierwsi chrześcijanie nawrócili się z tej kultury i ta kultura przewidywała na przykład seks w kościele. Tak, świątynie pogańskie proponowały seks rytualny. To było normalne dla nich. Nie wiem, czy wiecie, czy zdajecie sobie sprawę, że często kobiety i mężczyźni w publicznych miejscach. No oczywiście to wywoływało pewne reakcje, no ale jaki problem? Jaki problem? W takich warunkach nawracali się ludzie i oni musieli być inni. Oni się rodzili na nowo, tak, ale ich ciała musiały się uczyć czegoś nowego, ich cielesność musiała być odnowiona. Mamy być w świecie solą i światłością, prawda? Więc jeśli mamy być solą i światłością, to musimy być tak jak sól i światłość, absolutnie różna w jednym przypadku od ciemności, a w drugim przypadku od wszystkiego, co smakuje inaczej. Dlatego, kiedy dzisiaj mówimy o nieskalanym łożu i o nieskalanym stosunku małżeńskim, no to moment, czy my odjechaliśmy gdzieś? Czy aby nasz świat nie wrócił do tego, co było kiedyś? Do tego dojdziemy zaraz. Jedną z kardynalnych cech jest ta, o której małżeństwo jest ta, o której chcemy dzisiaj, o której mówimy właściwie cały czas, to jest wierność. Wierność. Mąż jest wierny żonie, a żona jest wierna mężowi. Dlaczego? Czy dlatego, że podpisali jakieś dokumenty? Czy dlatego, że nie wiem, z Bożej przepytują, ty jesteś wierny? Niewierny to na fasolę, będziesz tam klęczał. Nie, oni są wierni dlatego, że ich życie zostało odrodzone. Z grzechu przeszli do życia, ze śmierci do życia, z ciemności do światłości. I normalną funkcją takiego życia jest między innymi to, że człowiek jest wierny. Wierny Chrystusowi, wierny Kościołowi przez Chrystusa, wierny mężowi lub żonie, w zależności od tego, o kim mówimy. Nie trzeba sprawdzać wierności. Ludzie wierzący są wierni z zasady. Z zasady. Tak jak auto jeździ na kołach, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, i nie lata, tak mąż jest wierny żonie, nie cudzołoży. Tak żona jest wierna żonie i nie cudzołoży, bo taka jest zasada. A przepraszam, jest mężowi, tak, przepraszam.
No ale dobrze, że słuchacie. Jak widać, zasada jest niezmienna. To, do czego jesteś przeznaczony w nowym życiu, to funkcjonuje. Nie musisz tego sprawdzać. Jeżeli musisz to sprawdzać, to coś jest nie tak. No i tutaj zastanówmy się, co może być nie tak. Mówiliśmy o tym, że pomiędzy mężem a żoną istnieje coś, co nazywamy miłością agapi. To jest ta miłość, która sprawia, że mąż oddaje siebie całkowicie żonie, a żona siebie całkowicie mężowi i uwaga, niczego nie oczekują w zamian. Bo na tym polega miłość agapi. Ale Greka mówi o czterech rodzajach miłości. W naszym języku miłość jest miłość. I w zasadzie powiem wam, dla każdego co innego znaczy. Dla jednego znaczy zakochanie, dla innego oznaczy starania się jakieś, ból, utwory polskie, to tam jest właśnie tego bólu i cierpienia tak wiele, jak ktoś studiował język polski, no to wie, jak ciężka była ta miłość romantyczna. Ona była tak ciężka, że nikt jej nie chciał. Ale w Biblii małżeństwo ma prawo do pewnego rodzaju miłości, do którego nikt inny nie ma prawa. Do tej miłości nie mają prawa ludzie poza małżeństwem. Do tej miłości nie mają prawa dzieci. Do tej miłości nie ma prawa rodzina szeroko pojęta. Do tej miłości, o której powiem, ma prawo tylko mąż i żona. I Greka nazwała to miłość eros. I to jest miłość wyrażona w seksie. Tylko mąż i żona mogą tej miłości doświadczać, nie chcę powiedzieć uprawiać, bo to zaraz o tym powiemy, doświadczać. To dotyczy tylko męża i żony. Miłość agapi prowadzi do miłości eros. Ale co to oznacza? Znowu musimy się odnieść do agapi. Agapi oznacza, że jestem całkowicie do dyspozycji swojego męża lub swojej żony. W zależności od tego, kto to mówi. Oznacza to, że kiedy mówimy o miłości eros, to oznacza, że mówimy o miłości seksualnej, która jest nieskalana. Co to znaczy, że ona jest nieskalana? To oznacza, że ona uwzględnia potrzeby i męża, i żony. To oznacza, że wyraża się w dostojności, szacunku do siebie nawzajem. I tutaj nawiązanie do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Ten małżeński eros nie może czerpać wzorców ze świata. Nie może inspirować się tym, co proponuje świat. Co proponują świeckie wzorce? Świeckie wzorce, kiedy mówią o eros, nie mówią o miłości, tylko mówią o fizycznym zaspokojeniu. Ani mąż, ani żona nie są i nie mogą być dostarczycielami fizycznej przyjemności. Więc jeżeli nie umiemy sobie tego, nad tym zapanować, no to wrócimy do początku. Czy swojego męża, czy swoją żonę kocham miłością agapi? Jeżeli kocham ich miłością agapi, to ten problem nie istnieje. To ten problem, nawet jeżeli moje, szczególnie u mężczyzn to występuje, jeżeli moje wyobrażenia o tym są jakieś niewiarygodne wręcz, to i tak wszystko się musi odbywać poprzez rezygnację na rzecz potrzeb tej drugiej osoby, czyli żony lub męża odwrotnie. Wszystko ma być w szacunku i wszystko ma być we wzajemnej miłości. Łoże ma być nieskalane. Nie chodzi o to, że ja dziś poszedłem sobie na panienki i później wracam do mojej żony i łoże jest skalane. W ogóle czegoś takiego nie rozważamy. Żeby było jasne, nie rozważamy takiej opcji. Taka opcja nie istnieje. Owszem, zdarza się, żeby było jasne, ale wtedy wymaga to zupełnie innych duszpasterskich działań.
Natomiast dzisiaj mówimy o tym, jakie są relacje między mężem a żoną, którzy w ogóle, kochając się miłością agapi, nie rozważają, podkreślam, nie rozważają cudzołóstwa. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał, i to jest 1 Koryntian 7:2, że każdy mężczyzna powinien mieć swoją żonę. Sprawdźcie, tak tam jest napisane. Dlaczego? Apostoł Paweł napisał, że powinno tak być ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa. Jeśli sięgniemy do greki biblijnej, to słowo wszeteczeństwo zapisano w Biblii jako pornia. Co to oznacza? Cudzołóstwo, wszeteczeństwo, rozpusta, rozwiązłość seksualna. Co to oznacza, wracając do początku tej myśli? Bóg rozumie, ponieważ sam wzbudził w człowieku te seksualne pragnienia. One nie tylko mają służyć prokreacji, żeby było jasne, ale mają być wyrazem miłości pomiędzy małżonkami. To Bóg mówi, nie bądź sam, ale bądź w małżeństwie. Nie bądź sama, ale wyjdź za mąż. W szczególny sposób dotyczy to mężczyzn. Zaraz powiem dlaczego, ale dotyczy to i mężczyzn, i kobiet oczywiście. W Mateuszu 19, 11 do 12, jak ktoś może spojrzeć, Pan Jezus mówi o tym, że są ludzie, którzy są powołani do bezżeństwa, ale niewielu jest takich ludzi. I żeby było jasne, to muszą być ludzie, którzy są do tego powołani. Z jakichś szczególnych względów. Dlaczego są powoływani tacy ludzie? Po to, żeby poświęcić się pracy w Królestwie Bożym. Być może, podkreślam, być może, chodzi o ludzi, którzy poświęcić muszą tyle czasu na służbę, że ich obowiązki wobec żony, bo to głównie o mężczyzn tutaj chodzi, wobec żony, ewentualnie wobec dzieci, po prostu byłyby niewykonalne. Więc w ten sposób Bóg z jednej strony temu człowiekowi daje siłę, aby panował nad swoimi potrzebami, a z drugiej strony odcina go od osób, od kobiet, które być może nie byłyby spełnione w takim związku, bo zwykle kobiety lgną do takich mężczyzn, bo to są silni mężczyźni. To są mężczyźni, którzy dają sobie radę w życiu, a kobiety lgną do takich mężczyzn. Ale Bóg stawia pewną tamę. Mówi, nie, ty jesteś powołany do służby w Królestwie Bożym. To są wyjątkowe sytuacje, podkreślam. Myślę, że to jest mikron populacji, czyli bardzo, bardzo, bardzo mało. Nawiasem mówiąc, gdyby pewne kościoły opatrznie nie tłumaczyły biblijnych tekstów, i nie tylko to zresztą wpływa na fakt, że zabrania się tym duchownym związku małżeńskich, to nie byłoby wielu tragedii życiowych, które niestety są, były i będą, ponieważ jest rzeczą głupią stawanie w poprzek temu, co Bóg uznał za dobre i właściwe. Ale to też nie jest temat naszych rozważań. Jeśli jednak już jestem w małżeństwie, pamiętajmy o miłości agapi, co mówiliśmy, to muszę pamiętać, że moje ciało nie należy do mnie. Kto z nas tak myśli? Bardzo niewielu ludzi. Nawet ci, którzy tę miłość agapi znają i potrafią ją uprawiać, kiedy zaczynają wchodzić na teren, który jest ogarnięty miłością eros, to zaczynają od razu sztywnieć. No ale moment, moje ciało jest moje ciało. Ja już nie mówię o feministkach, bo to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Ale mówię o ludziach, którzy są w małżeństwie. To ja decyduję. Nie, to nie ty decydujesz. To on lub ona decydują. Tak mówi Biblia. Albo chcesz być posłuszny Bożemu Słowu, albo nie. 1 Koryntian, 7 rozdział, wersety 2-4. To jest tam wyraźnie napisane. Jeśli jesteś w małżeństwie, to mąż decyduje, żono, twoim ciałem,
a żona mężu dysponuje twoim ciałem. I to jest sprawa bezdyskusyjna. Ja wiem, pojawia się wtedy teraz mnóstwo ale dotyczące mnóstwa problemów. One oczywiście wymagałyby zupełnie innych rozważań. Nie wiem, być może kiedyś pozwolimy sobie na takie rozważania, ale chcę powiedzieć, że nie ma ale. Pamiętaj, nie ma ale. Cokolwiek o tym myślisz, albo chcesz być posłuszny, posłuszna Bożemu Słowu, albo twoje łoże już w tym momencie jest skalane. Dlatego, że Boże Słowo mówi, nie chcę przypominać, ktoś chce, proszę sobie odsłuchać, co mówiliśmy do tej pory. Boże Słowo mówi, że twoje łoże ma być nieskalane i twój seks ma być nieskalany. Nie stawiaj warunków swojej żonie i nie stawiaj warunków swojemu mężowi. Jest pewien wyjątek. A mianowicie, jeszcze jedną rzecz powiem. Bardzo mi się to spodobało, sam to wymyśliłem. Pamiętajmy, że małżonkowie w Chrystusie są święci. Ale w Chrystusie też są święci kochankowie. Tak. No przeczytajcie sobie Pieśń nad Pieśniami. Obrzydliwa księga. Tam nic tylko o piersiach. Nic tylko o łonie. Nic tylko o tym miłym, pięknym mężczyźnie, który się wyłania z lasu. Taki Tarzan. To jest przepiękna księga, która nie ukrywa tego, co jest między mężem a żoną. Teologowie niektórzy mówią, że jest to taka alegoria mówiąca o związku Chrystusa z Kościołem. Można się dopatrzyć tego, zgoda. Ale dlaczego z góry zakładamy, że wszystko, co dotyczy seksu, musi być odsunięte na bok, bo to takie fe. Nie, przecież to Bóg wymyślił, ludzie. A skąd się wzięły wasze dzieci? Ja wiem, bociany przynosiły, w kapuście znaleźliście, w Tesco kupiliście. Przecież wiadomo, skąd się biorą. To Bóg jest dawcą tego wszystkiego. Dziękujmy Bogu za to. Czy dziękowaliście kiedyś Bogu za seks? Ciekaw jestem, ilu to robiło i jak często. A jak już robili, to czy tak można? Można i należy. A więc w Chrystusie nie tylko są święci małżonkowie, ale też i święci kochankowie. Czy w małżeństwie jest możliwa seksualna powściągliwość? Tak. 1 Koryntian 7:5. Proszę sobie to przeczytać. Jest napisane, że jest to możliwe, ale, tu można ale powiedzieć, do czasu, aby szatan nie kusił was z powodu nieopanowania waszego. Jest to możliwe, kiedy mąż i żona wyrażą wspólnie na to zgodę. Nie, że mąż mówi, ja teraz będę pościł. 40 dni, a żona, no nie. Albo żona mówi do męża, mężu, ja się zobowiązałem przed Bogiem, że będę teraz 120 dni pościła od seksu. Jesteś szczęśliwy? No tak jest szczęśliwy, że już nie wie, co ma powiedzieć, aż go zatkało ze szczęścia. Ani mąż, ani żona nie mają prawa czegoś takiego powiedzieć. Mają obowiązek wspólnie o tym zdecydować. Mogą mi negocjacje prowadzić. 40, no może 20. 35. 25. No dobra, stoję na 30. No trudno, no niech będzie 30. Wiecie, tak nie może być. Negocjacje nie wchodzą w rachubę. Po prostu muszą to uzgodnić przed Bogiem. Muszą wiedzieć, po co to jest. Wiecie, to nie może być pretekstem. Jakaś, nie wiem, czy jest u Zosia jakaś. Nie ma. Jest? Nie ma Zosi. Zosia mówi do... nie wiem, kogo. Powiedz mu do Andrzeja, będzie na mnie.
znalazłem taki fragment w Bożym Słowie, wiesz, jest napisane, że ja nie muszę. Ja nie muszę. Że mogę mieć przerwę. No i co ma zrobić ten Andrzej? No ale doczytaj, żono, co tam jest napisane. To masz ze mną uzgodnić. O, taki z ciebie cwany facet. Myślałem, że nie czytałeś. Nie bójcie się, kobiety. W tych sprawach on doczyta wszystko. Nawet to, czego tam nie ma, doczyta. Szatan ma nas nie kusić z powodu naszego nieopanowania. Jest takie słowo, które Greka używa tutaj, nazywa się, to słowo brzmi akrazja. Dokładnie tego samego słowa użył Pan Jezus, kiedy mówił o faryzeuszach, że dbają o to, żeby na zewnątrz było wszystko piękne, ładne, a w środku brud i smród. Ja oczywiście skolokwializowałem tą wypowiedź, to rozumiemy, ale idea jest ta sama. Jakie to ma znaczenie? To mówi, że akrazja ma w sobie niesamowity potencjał, którego nie da się tak po prostu, że tak powiem, upudrować. Że jest w nim tak ogromna siła, z czego ona wynika? Z nieopanowania. Że nie wystarczy coś przypudrować. Że trzeba się tym poważnie zająć. To musi być poważne zajęcie. A jeżeli nie zrobimy tego poważnie, to może odreagować grzechem nieczystości. I zarówno kobieta, jak i mężczyzna muszą być tego świadomi. Kobieta, mężczyzna, czyli mąż i żona. Ale tutaj w szczególny sposób żona, dlatego że mówimy o mężczyznach. Mężczyznach, zaraz powiem dlaczego. Kiedy usługujemy sobie w miłości eros, bo to jest też usługiwanie sobie miłością, to sprawia, że stajemy się sobie wierni. I nie tylko na poziomie ciała, ale także na poziomie myśli, ducha i duszy. Dlatego, że nasze myśli nie błądzą tak, gdzie nie powinny błądzić. Nasze, czyli męskie. Nasze oczy nie patrzą tam, gdzie nie powinny patrzeć. Zaraz o tym powiem. W kazaniu na górze Zbawiciel powiedział, każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Mateusz 5,28. Ja jestem przekonany, że to dotyczy przede wszystkim mężczyzn, ale nie tylko. Jest jakaś grupa kobiet, która w podobny sposób patrzy na mężczyzn. Mateusz, kiedy zapisał te słowa, zapisał jako eptichimeo. Takie słówko. Ale tego samego słowa użył apostoł Paweł, kiedy pisze do Galacjan i mówi tak. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Zobaczcie, jaki potencjał jest w tym słowie. Kiedy mężczyzna patrzy na kobietę i jej pożąda, to jest to samo, kiedy w nas się dokonuje duchowa wojna między duchem a ciałem. Wiemy, że często przegrywamy tą wojnę. To jest prawda. Ale też tą wojnę przegrywają mężczyźni wtedy, kiedy są narażeni na takie pożądliwe patrzenie i muszą mieć tego świadomość. Myślę, że przede wszystkim powinny o tym pamiętać małżonki. To jest bardzo ważne. Mężczyźni są na ogół wzrokowcami. To jest prawda. I naprawdę od wierzącego mężczyzny wymaga się, aby posiadał niesamowitą wręcz duchową dyscyplinę i ogromne opanowanie, tak aby zachować czyste serce wobec kobiet, które często same, podkreślam to, same prowokują do tego, żeby się nimi zainteresować. Naprawdę mężczyźnie nie jest z tym łatwo. Jeśli kobiety tego nie rozumieją, jeśli żony tego nie rozumieją, no to wiecie, co się dzieje? Zakładają pułapkę na swoich mężów. Dlatego, że oni
gdzieś wewnątrz, będąc powodowani pragnieniem, które dotyczy miłości Eros, nie dają sobie z tym za bardzo rady. Żony są na ogół współwinne takim sytuacjom, w których na przykład w małżeństwie pojawia się problem pornografii. Ktoś powie, afe, w małżeństwie chrześcijan, pornografia. Nie zdajcie sobie sprawy, ile ja miałem takich rozmów. Nie zdajcie sobie z tego sprawy. Jeśli wam powiem, że w przeciętnym zborze 50% mężczyzn ma problem pornografii, to się nie pomylę. 50% mężczyzn. Jeśli pójdziesz do psychologa, to on ci powie, że to jest dobre, to trzeba, bo się człowiek tak mu zejdzie ciśnienie. Tak ci powie psycholog. Jeśli w małżeństwie pojawia się problem pornografii, to pierwsza rzecz, jaka jest taka od strony duszpasterskiej, to jest pytanie, jak wygląda relacja Eros pomiędzy mężem a żoną. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli ona wygląda prawidłowo, no to trzeba się wtedy zająć delikwentem, a to już jest bardzo mała grupa ludzi wtedy. Natomiast okazuje się, i to są badania, które się prowadzi ciągle, że w małżeństwie, jeśli pojawia się problem pornografii, to zwykle ta relacja Eros jest daleko niewłaściwa. To tak najdelikatniej rzecz ujmując. Czyli zwykle jest tak, że mąż nie jest we właściwy sposób traktowany przez swoją żonę, która ma wyjątkowe i własne prawo do swojego ciała w jej mniemaniu. Pamiętajmy, że w każdym małżeństwie, wracając do naszych rozważań, ani mąż, ani żona nie należą do siebie. Mąż i jego ciało należy do żony, żona i jej ciało należy do męża. Opowiadanie sobie takich bajeczek, że wszystko zgoda, ale, no i tu można wstawić różne rzeczy. Na przykład wierzących żon nie chce tej miłości, bo boi się kolejnej ciąży. Tak, to jest prawda. Ale to jest zupełnie inny temat. To jest temat, który należałoby oczywiście omówić. I należałoby na ten temat wiele rzeczy mądrych powiedzieć. Ale lęk przed ciążą nie może być przyzwoleniem na to, żeby buntować się przeciwko temu, co Bóg ustanowił. Rozmawiajmy wtedy o tym, dlaczego się boję. I jak może ten problem być rozwiązany. To jest zupełnie inny temat. Jeżeli chcemy, że tak powiem, załatwić wszystkie problemy, ładując cepem w jakiś problem, no to mamy jeszcze większy problem. Bo na przykład w naszym małżeństwie pojawia się wtedy pornografia. A to już jest problem. To już jest problem. Jeżeli ktoś zaczyna być poddany pornografii, głównie mężczyźni, ale nie tylko, dzisiaj według też badań, z których można sprawdzić, skorzystać te badania, odsetek kobiet związanych z pornografią gwałtownie rośnie. Więc te proporcje nadal są gdzieś tam 80-20, ale jeszcze powiedzmy 30-40 lat temu to było 95-5. To pokazuje, że to jest taka prosta rzecz, prosta wykładnia. Wiecie czego? Że coraz więcej kobiet jest samotnych. Nie dlatego, że muszą. Taka jest kultura. Kultura singli. Jeśli nie będziesz samotna, nie zrobisz kariery, nie dorównasz mężczyźnie, no to kończy się między innymi pornografią. Ale jeśli już jesteś w pornografii, to radzę ci jedną rzecz zrobić. Przyjdź do kogoś, komu ufasz i wyznaj to. I zacznijcie się w tej sprawie modlić. Zacznijcie ten problem rozwiązywać, bo nie rozwiążesz go sam.
nie rozwiążesz go sam. To jest demoniczne związanie. To nie jest problem tego, co widzisz. To jest problem tego, co jest w tobie. Jeśli Bóg cię od tego nie odetnie, jeśli Bóg ci nie wyrwie z pornografii, to będzie coraz gorzej. Oczywiście, jeśli mówimy o małżeństwie, to wiele może zrobić to, o czym mówiliśmy. Właściwe relacje na poziomie miłości eros. Można powiedzieć, że nie wiem, 80% takich przypadków jest natychmiast jest wyłączone. Ale ciągle zostaje te 20%, które wymaga, żeby się nad nimi pochylić. Jeśli takie małe podsumowanie zrobimy. Jeśli w małżeństwie panuje prawdziwie święta miłość agapi, to ona zawsze prowadzi małżonków do miłości eros. Podkreślam, zawsze. Kiedy już małżonkowie doświadczają miłości eros, to mogą doświadczyć miłości, którą Greka określa mianem storge. Storge to oznacza opiekuńczość, miłość wyrażająca się w opiekuńczości, w trosce, w zabieganiu o potrzeby męża czy żony. Ale też rozumiana jest ta miłość szerzej, dotyczona całej rodziny. I kiedy już taka miłość jest pośród małżonków i w rodzinie, to wtedy się pojawia ostatni z rodzaju miłości, phileo, czyli przyjaźń. My mówimy przyjaźń, a tak naprawdę nie chodzi o przyjaźń, tylko chodzi o miłość rozumiana jako bliskość duchowa. Zobaczcie kolejność. Najpierw agapi, później eros, później storge, na końcu phileo. To jest taka pełnia miłości, która dotyczy małżeństwa. A wiecie, że przyjaciele zawsze są sobie wierni. Więc jakby wierność jest ukoronowana w tej ogromnej i pięknej miłości, jaka łączy męża i żona. Coś niezwykłego, co jest między mężem a żoną. I kończąc, mogę tylko powiedzieć, że powinniśmy nasze małżeństwo traktować jak cenny dar od Boga. A wszyscy, którzy patrzą na nasze małżeństwo, powinni po pierwsze z zasady traktować jako święte i cenne, ale też z powodu naszego świadectwa wewnętrznego, wynikającego z wewnętrznej miłości, ale na zewnątrz się wylewającego w miłości i przyjaźni, powinniśmy to małżeństwo traktować z szacunkiem i z ogromną miłością i troską. I na koniec tekst, który możemy przeczytać, przypowieści Salomona w 5 rozdziale, 18-19 wersety. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości. To nie chodzi o to, że to dotyczy tylko młodych ludzi. Chodzi o to, że to jest twoja żona, którą masz od młodości. Żony miłe jak łania, powabne jak gazela. Mężu drogi, czy tak widzisz swoją żonę? Czy jest jak łania, jak gazela? Sam sobie odpowiedz, jak patrzysz na swoją żonę. Niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz. Czy tak jest? Patrzcie, z tej kazalnicy o tym mówimy. Czy piersi twojej żony, mężu, sprawiają ci rozkosz? Jak tak, to ci do głowy nie przyjdzie żadne pornografie, patrzenie na obce kobiety. Po co? Widzę dwie reakcje. Jedna banan, a drugi taki filozof siedzi. O co chodzi? Może nie wie, o co chodzi. Upaje się ustawicznie jej miłością. Słuchajcie, Kościół to jest rodzina. Oczywiście o pewnych rzeczach się nie mówi publicznie w rodzinie, ale te rzeczy powinny być publicznie poruszone. Jeżeli
Są powody, żeby uznać, że w takim razie, po tym, co usłyszałem, moje Tak samo homoseksualizm, to jest też szukanie ciągle nowych doznań. Jeżeli nie potrafimy we właściwy sposób żyć jako bezżenny człowiek, czy to kobieta, czy mężczyzna, to nie potrafimy też być dobrą żoną i dobrym mężem. Jak uważacie, że ktoś, kto jest związany pornografią, kiedy ożeni się, czy wyjdzie za mąż, to nagle mu się wszystko zamieni? On swoją żonę będzie traktował tak, jak traktował te wszystkie obrazki, które widział. Zniszczy tą kobietę. Zrobi jej materac, bo takie będzie miał potrzeby. I odwrotnie. Chcesz wyjść za mąż? Dowiedz się, czy twój narzeczony uprawia pornografię. A jak uprawia, to gwiej, póki możesz. Nie oglądaj się za siebie, bo może i serce będzie bolało, ale rozum mówi ci jak najdalej od tego człowieka. I to samo, jeśli chodzi o młode kobiety. Jeżeli znajdujesz młodą kobietę, która nagle okazuje się, że uprawia pornografię, wiej póki możesz. Facet, nie oglądaj się. Bóg ci da żonę, która naprawdę będzie dla ciebie dobrą kobietą. Jeszcze jedna rada dla młodych kobiet i młodych mężczyzn. Jak masz narzeczonego, wierzącego, a po takich rozmowach wielu też jestem, i ten narzeczony wierzący ci proponuje seks przedmałżeński, to klupnij go w głowę i powiedz mu, żebyś sobie uwiązał kamień młyński u szyi i rzucił się w wodę. Bo to dla niego będzie lepsze rozwiązanie niż zwodzenie biednej kobiety. I oczywiście odwrotnie. Jak jesteś młodym, wierzącym człowiekiem i z młodą, wierzącą kobietą chcesz zawrzeć związek małżeński, ona ci mówi, no już teraz. To możesz na nim popatrzeć i powiedzieć, kobieto, jak ty nie wytrzymasz jeszcze pół roku, to ja z tobą nic wspólnego nie chcę mieć. Czy ty wiesz, że ty chcesz cudzołożyć? A w XXI wieku? Opowiedziano mi pewną historię. Kiedyś, niedawno, byłem za granicą. Opowiedziano mi pewną historię. W pewnym kraju, w Europie, chrześcijanie najpierw mieli nabożeństwo, a później zaproponowali chrześcijanom z Polski, małżeństwu, że sobie zrobią seks party. Wspólnie, razem. Dziwicie się? Ja nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle. Ja się zastanawiałem, czy ktoś ze mnie sobie żarty robi, czy co. Też tak można, prawda? Widzicie, do czego może dojść? A co wy myślicie, że oni tak nagle wpadli na pomysł na nabożeństwie, Duch Święty im podpowiedział, zróbcie seks party. Tak? Oni tym żyją. I najprawdopodobniej zaczęło się od pornografii. Bo zwykle się od tego zaczyna. I tak zniszczyli, bo to jest zniszczone życie małżeństw. Zniszczone życie ludzi. A Biblia mówi, małżeństwo jest nieskalane.
Łoże jest nieskalane. Seks, małżonków, jest nieskalany. Jak ci w pracy opowiadają, a ludzie czasami opowiadają straszne rzeczy, jak on to i ona to, to ty możesz powiedzieć, słuchaj, my to robimy tak, że niebo się raduje. I wszyscy się przytkają. Bo nie będą wiedzieli, o co chodzi. A jak to się dzieje? Bo żeby tak się działo, to trzeba się nawrócić. A wtedy będziesz wiedział, jak się to dzieje. To jest też sposób na ewangelizowanie. Bardzo dobry sposób w dzisiejszym świecie, zepsutym.